No cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj w tym dniu, właśnie w którym mamy wyjechać do Hiszpanii. Co prawda mówiliśmy, że wyjeżdżamy o godzinie 8, mamy 9.11. Nie wiem, teraz będzie widać może lepiej. 9.11. W tym momencie jesteśmy gotowi, w 100% zapakowani. Hubert już wyjeżdża przyczepą na drogę. Zapinamy samochód i uciekamy. No i cóż, 2856 km przed nami. Więc pewnie 3,5 dnia gdzieś w trasie, będziemy relacjonować trasę, postoje nasze i tak dalej. Także do później. Witajcie, strasznie tu wieje, chociaż mamy ładne słońce, zatrzymaliśmy się, musimy się dotankować. Ostatnia stacja w Polsce. No i co? No i biorę naszego doga na spacer, ona tu już się doczekać nie może. Patrzcie, jakie ma posłanie, cały bagażnik dla niej. Już kochana, idziesz, już. Czekaj. Dobra, to idźcie na spacer, a ja się tankuję. Okay. Ja się tankuję. Słuchajcie, 200 km za nami. Jesteśmy na, tak Asia powiedziała, na ostatniej stacji. To jest MOP Mszana. Na tej stacji kupimy sobie winiety. Ostatnio w którymś tam vlogu mówiliście, żeby nie kupować na niej winiet, bo ona ma gdzieś tam droższą czy wyższe ceny, większe ma marże niż stacja pierwsza w Czechach, ale już nie chce nam się zatrzymywać kolejny raz. Także kupimy te winiety tutaj. Słuchajcie, pogoda w kratkę, ruszyliśmy. Pierwsze 100 km padał nam deszcz. Słuchajcie, drogi są tak brudne, że zobaczcie jak wygląda auto. Jest całe brudne. Dokładnie przyczepa. Dokładnie przyczepa wygląda tak samo. No po prostu drogi mamy naprawdę no przebrudne, tak? Także jak widzicie, teraz troszeczkę słońca wyszło, więc gdzieś tam od Katowic właśnie w stronę tutaj już Ostrawy. Ta pogoda jest ładniejsza. Ale zimno. Tak, jest chłodno, wieje wiatr, ale fajnie się jedzie, tak? Fajnie się jedzie. Przyczepa jest dość mocno obciążona. Myślę, że na maksa jesteśmy tam dopakowani. Nie udało nam się jej zważyć, bo pewnie będziecie pytać, więc nie udało nam się zważyć jej. Niemniej jednak dużo żeśmy rzeczy jeszcze dopakowali tutaj właśnie do tego bagażnika dachowego, słuchajcie. My go mamy bardzo dużego. Chodźcie, trzymaj ten przycisk. My go mamy bardzo dużego, tam weszło nam bardzo dużo rzeczy, ale jak już będziemy w Hiszpanii, będziemy go otwierać, to wam pokażemy. No, no przepojemny, także polecamy. To jest taka wersja Thule Sweden. Sweden. To jest szwedzka firma. Ale jaki model? Nie no, Sweden chyba, tu wszędzie tak pisze, także... Która jest szwedzka, a Sweden to jest Szwecja. No dobrze, no ale model też jest jakiś... To nie jest model Sweden. Dobra, no jak zwykle Hubert wie lepiej. No nieważne. Także jeszcze raz wam pokazuję tą przyczepę. Tak wygląda. Tak wygląda, auto tak samo. Słuchajcie, takżeśmy z Hubertem zdecydowali, że będziemy spisywać koszty trasy do Hiszpanii, bo też tam w którymś vlogu prosiliście o to, żeby gdzieś tam pokazać ile kosztuje taka trasa, ile nas wyjdzie.
No pewnie to może być pomocne dla tych, którzy gdzieś tam planują swoją podróż do Hiszpanii. No to mówię, pospisujemy te koszty i chyba jak już dojedziemy, to takiego osobnego vloga z Hubertem zrobimy podsumowującego trasę. Dolej paliwa jeszcze. Tam paliwa niedużo wejdzie, ale dolej do pełna będzie mieć pełny bak. No także słuchajcie, no tyle. Tyle na chwilę obecną. Wybraliśmy tą trasę na Austrię jednak i na Szwajcarię. Z racji tego, że jest bardzo fajna pogoda, w Polsce nawet plus 9, plus 12, ja myślę, że tam będzie podobnie, tak sprawdzaliśmy. 5 wieczór, a ile przejadliśmy? Nie wiem. No i słuchajcie, będzie po prostu ciekawsza ta trasa, tak? Także ponagrywamy też widoki tam w Austrii, bo tam na Salzburg pojedziemy. Potem na Niemcy i właśnie do Zurichu. Więc słuchajcie, do później w takim razie. Moi drodzy, mamy ponad 350 km zrobione. No bardzo wolno to dzisiaj idzie, ale generalnie teraz dopiero na Czechach przestało padać. Zobaczcie kałuże. Cały czas pogoda jest taka nieciekawa. Niemniej jednak te 90 na godzinę sobie jedziemy. No i pomału ta droga idzie. Teraz żeśmy stanęli tutaj na stacji benzynowej Shella. Idziemy kupić sobie jakąś wodę mineralną. Asia bierze tu też Madi, żeby się załatwiła. Pospaceruję chwilę z nią i uciekamy dalej. Mamy jeszcze do Brna jakieś niecałe 60 km. No i co? I potem się będziemy kierować w stronę Wiednia, a za Wiedniem już na Salzburg. Patrzyłeś, Hubert, czy tu wszystko w porządku? Tak obeszłeś? Obejdź jeszcze wszczepę tak dookoła. Trochę ją umyło, dokładnie, ale naprawdę fatalna pogoda. Kurczę, jak zajedziemy, słuchajcie, do Hiszpanii, to pierwsze, no, to będziemy musieli... Pierwsze to będziemy musieli wziąć, jechać na myjkę, no bo kurczę, jak rozłożymy przedsionek, no to trochę słabo, żeby ona taka brudna była. A dopiero żeśmy ją przed tym tak pięknie wyczyścili, nie? No dobrze. Moi mili, pozdrawiamy i do następnego przystanku. O, może jeszcze powiem, jakie są ceny paliwa na Shellu w Czechach. Słuchajcie, diesel kosztuje 34,5 korony, a 95 dokładnie tyle samo, 34,5 korony. By trzeba było sprawdzić, ile dokładnie korona jest warta w tym momencie. No i mamy cenę za litr, prawda? Jeśli chodzi o płyn do spryskiwaczy, to taki 3-litrowy, 269 koron, 3 litry. A 4 litry, 299 koron. Są też takie jeszcze do uzupełnienia. Takie zapasy, zobaczcie, to jest zapas dwulitrowy, 161 koron. Czyli tak wam podaję, bo teraz akurat nie, płyny to idą dość szybko, więc na szybkiego macie cenki. Słuchajcie, kupiłem wodę mineralną, Rajec, 1,5-litrowa, 22 korony. Tutaj na stacji benzynowej chcieliśmy kupić też klej super glue, ale niestety nie ma, więc nie jest tak dobrze, stacje zapatrzone jak w Polsce. Madi, jak tam? Mario, no? Jest zimno. To czemu chodzisz nieubrany? A no widzisz. Madi, ani siku nawet nie zrobiłem. Ona zdenerwowana jest może, wiesz? Madi, jedziesz do Hiszpano? Madi? Chodź. Madi jedzie do Hiszpano i ten. Jest strasznie przejęta.
Panie, opowiedz, że coś, jak ci się jedzie. Wiecie co, no dobrze się jedzie. Niemniej jednak ta pogoda dzisiaj jest taka cały czas w kratkę. Słońce jest nisko, jest tak ostre, że razi. A moje okulary zostały naszykowane w domu, które sobie włożyłem do kurteczki. Wcale nie twoje, bo ty już trzecią parę zgubiłeś. Dobra, puberta. Włożyłem do kurteczki, kurteczka została w domu na krześle, więc nie mam już okularów. A po drodze to, że tak powiem, nie ma gdzie kupić, także gdzieś tam będziemy w Hiszpanii patrzeć. Natomiast zobaczcie, zachód słońca jest bardzo ładny. Deszcz przestaje padać, ale co jakiś tam czas jeszcze gdzieś tam jakaś ulewa nas łapie, ale już coraz mniejsza. Ale wygląda na to, że już dalej będzie ładnie, no bo słońce zachodzi już, tak? Nie za chmury, tylko myślę, że zajdzie w całości. Słuchajcie, minęliśmy Brno w tym momencie. No Miskoc, nie wiem ile tam jeszcze kilometrów nam zostało, to może ze 30, może ze 40. No i będziemy już przekraczać granicę czesko-austriacką za chwilę. Na granicy jak zwykle musimy kupić winiety na Austrię. To też pokażemy wam, w którym miejscu zawsze kupujemy. No cena jest jakby jednakowa, wszędzie, nie pamiętam chyba, no, niespełna 10 euro na, nie pamiętam czy to jest 10 dni, czy to jest 2 tygodnie, chyba na 10 dni. Dobrze, pokażę wam miejsce zawsze, gdzie kupujemy i, no i będziemy uciekać dalej. Natomiast jak się to wyjedzie? Ja to tylko patrzę ciągle, słuchajcie, na ten zegar, tutaj go mam. I jedyne co widzę, to mijające godziny, a nie mijające kilometry. No ale tak to jest, jak się jedzie z przyczepą i właściwie trzeba się już przyzwyczaić i relaksować się już samą drogą. Dobrze, że jest w miarę pusto, więc jedzie się fajnie. Nie ma jakichś wielkich utrudnień na drogach. No wiadomo, że od czasu do czasu się coś zdarza, ale w sumie jedzie się dzisiaj nam wygodnie. A dzieciaki tam z tyłu mają luz bluz. Jak tam? Dobrze, fajnie. Tak? Pokażcie tam naszego psa, co on tam robi. Pan jest tu. Jedzie grzecznie cały czas. Zapięta pas swój. No i tyle chyba, nie? Grzecznie jedzie bardzo. Bardzo grzecznie jedzie, tak, to prawda. No słuchajcie, to jest pies podróżnik od samego początku, bo jak widzieliście nasze wcześniejsze vlogi już, no to Wali z nami była pierwsza, jak miała 2 miesiące ponad, to pojechała nad Bałtyk. Tak. Zaraz jak żeśmy ją kupili. Potem była z nami w Pieninach. To też miała, nie wiem, może ze 3 miesiące miała. Potem żeśmy ją wzięli do Chorwacji. No to w Chorwacji z nami była prawie miesiąc. No i co? No i teraz znowu. W pracy nie była z nami. Na Mazurach jeszcze. Na Mazurach była, tak? No była. Na Mazurach była w tym roku z nami. No i teraz, słuchajcie, Hiszpania. Zobaczymy, jak zniesie te 2860 km w jedną stronę. Ale sprawia wrażenie, że bardziej by jej się nie podobało, jakby została sama w domu, niż kłopot jej sprawia to, że jedzie z nami i siedzi w samochodzie tyle godzin. Robimy też postoje, żeby ona sobie mogła wyjść, prawda, przejść, załatwić się, zjeść coś, napić się wody. Także wtedy, co zatrzymujemy się dla siebie, to także ona wtedy korzysta. No a dzisiaj od samego rana już tak pilnowała samochodu, że ona jest nauczona tak, że nawet jak mamy otwartą bramę, no to nie wychodzi za nią, tylko jest cały czas u nas na ogrodzie, na podwórku. No a dzisiaj jak Mariusz już wyprowadzał samochód, żeby go podpinać później do przyczepy, to zdarzyło się jej po prostu już wybiegnąć za tym samochodem po prostu na naszą ulicę, tą taką, no ona nie jest ruchliwa, bo to jest nasza przy domu, niemniej jednak nie pozwalamy jej wychodzić w ogóle bez smyczy na tą ulicę, a jednak dzisiaj nam wybiegła, bo ona już tak pilnowała, żeby jej nie zostawić, że koniecznie musiała już pilnować auta, żeby tylko wsiadła w odpowiednim momencie. No dokładnie. Słuchajcie, właśnie nam się skończył gaz, także za chwilę się będziemy musieli tak zatrzymać jeszcze, zatankować.
nawet nie wiem, jakie to spalanie tego gazu wyjdzie, sobie nie skasowałem licznika, jak żeśmy dotankowali się na ostatnim CPN-ie w Polsce. No, ale na to ostatniej teraz stacji benzynowej w Polsce. Tam na BB. No, 200 km tam było, 195. 195, no to 220 km żeśmy zrobili na Baku. No potem to gdzieś wyobliczam i też wam powiem, ile z przyczepą gazu bierze. No i co? No i do zobaczenia potem na terytorium Austrii. Jeszcze pokażemy wam przed samym Mikulowem. To jest bardzo fajne jezioro. Przed samym wjazdem, że tak powiem, na tą rozłączkę czy przełączkę, tu gdzie idzie droga, jest tam hotel i termy. Także mnóstwo zawsze tam samochodów na parkingu, mnóstwo kamperów stoi w tym miejscu. I to jezioro mamy, słuchajcie, zarówno z jednej strony, tylko tu podejrzewam, że jest płytsze. I z drugiej strony, tu po prawej stronie, kiedy jedziemy w stronę Mikulow, jest na pewno większe i głębsze. A teraz oczywiście zima, także nic się tu nie dzieje, ale słuchajcie, latem jest też przepięknie. No i sam Mikulow przed wjazdem bardzo ładnie wygląda. Jest kilka takich fajnych elementów tam. Jest zamek, zawsze podświetlony po lewej stronie. Kasyna i tak dalej. To jest takie miasto mocno, mocno rozwinięte. Ale za chwilę też, jak będę bliżej, to włączę kamerkę i wam też to pokażę. Tu jest takie podwyższenie. Pod spodem prawdopodobnie tam jakaś tama jest. To jest takie jakaś śluza chyba. Tak, jakaś śluza jest w ogóle, bo z tej strony woda jest faktycznie wyżej. Jest prawie na zero z tą śluzą. No. A tam jest dużo niżej. Ile ptaków jakieś tam pływa. No, dokładnie. Jakieś mewki sobie pływają. No dobra, słuchajcie, jak wjedziemy do Mikulow, to jeszcze włączę kamerkę, tak żeby parę rzeczy pokazać. Nie wiem, czy to będzie tą kamerką widać, akurat nie, ale chodziło mi właśnie o ten zamek. Jest pięknie podświetlony nocą, teraz też już zaczynają lampy świecić, ale jeszcze nie ma tego efektu. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie na jak się filmik zmontuje, ale może być słabo widać trochę. No jesteśmy w Mikulow. W tym momencie będziemy zjeżdżać sobie na CPN tu, czy na stację benzynową na rondzie. No jeszcze kawałek i będziemy mieć za chwilę granicę austriacką. Czesko-austriacką. Ale wcześniej się musimy tutaj jeszcze zatankować. No, prezes Hubert myje szyby, słuchajcie. A z drugiej strony, ja nawet nie wychodzę, bo jest tak kurde chłodno. Kurtkę mam w przyczepie. Nie chcę tak wychodzić, bo za chwilę będzie gdzieś tam gardło załatwione i będzie, zaczniemy urlop od tabletek albo od syropu. Moi drodzy, zaraz jak wyjedziecie z Mikulow, to tu jest taki roadhouse Road B7 i dokładnie tu kupujemy winiety. Dobra, wejdziemy z kamerką. Może na mnie ten. Hello. Austria, 10 days? Ok. $9.40 masz na Austrię, 10-dniowa. Dziękuję. No, to jest też bankomat, jakbyście potrzebowali wyciągnąć pieniądze i tak dalej. Czyli
Roadhouse Road B7. Dobra, to tymczasem, bo już się noc zrobiła, to już pewnie nic nie będziemy nagrywać. My jeszcze pewnie ze 400 km pociągniemy. Gdzieś tam będziemy szukać miejscówki do spania. Tak zaplanowaliśmy. No a jutro rano rozpoczynamy nowy dzień i znowu troszkę rzeczy wam pokażemy.